za wynik pozytywny, jak trener ocenia to spotkanie? Znaczy powiem tak, że wynik na pewno pozytywny, z gry nie jestem zadowolony, z postawy zespołu w pierwszej połowie w miarę, ale to nie jest to, co bym chciał, co byśmy chcieli, to jest daleka, daleka droga. My musieliśmy się wygrać bez względu na wszystko, z tego względu, że gdzieś tam zawaliliśmy sami sobie pewne rzeczy i zawodnicy sami sobie musieli udowodnić, że chcą walczyć i że pchamy ten wózek dalej. Pierwsza połowa ok, ale druga chyba bardzo dobra. Powiedzmy tak, no też zrobiliśmy w ten sposób, że zrobiliśmy zmiany, bo drugą względu, o których też nie będziemy rozmawiać, ale no jednak jakoś nam spadła agresja zdecydowanie i później też jest tak zwana mentalność Polaków. Tutaj też mówiłem w przerwie chłopakom, że my nie chcemy tego, jak grają Polacy, jest 4-0 i teraz już nie będziemy strzelać, już przy 4-0 mieliśmy w pierwszej połowie 4 sytuacje, które powinniśmy zakończyć bramką, a niestety ta polska mentalność, podwórkowe myślenie, jakieś podcinki, zabawy i bramki nie wpadają, no i to jest złe. To trzeba wykluczyć i później to jest taka pewność, że prowadzimy 4-0, to nie trzeba. To jest złe i to trzeba wyeliminować. Mam nadzieję, że w przeciągu jakiegoś tam czasu zmienimy tę mentalność. Przecież to nie jest takie proste, bo już powiedziałem, że zrobić zająca wilka jest bardzo trudno. W drugą stronę można to zmienić, a w tę to może być ciężko. Ale będziemy się starać. Teraz dwa pytania o tym meczu, ale chyba jeszcze musimy wrócić do tych porażek, które były w poprzednich spotkaniach. Wracajmy. Da się jakoś się wytłumaczyć? Znaczy powiedzmy tak, na Polacy wszystko wytłumaczą, no, tylko że czy to jest sens wracać do tego, co było, to już jest historia, historię trzeba znać i z niej trzeba wyciągać wnioski, z każdego meczu gdzieś tam te wnioski wyciągnęliśmy, zespół wie i my wiemy, co się stało w Lipuszu, co się stało w Zblewie, więc no, nie będziemy tutaj wyciągać i opalować, bo jest to młody zespół, który mimo wszystko no, te błędy będą się zdarzały, no, szkoda, że akurat w takich meczach, w których nie powinniśmy gubić punktów, no ale myślę, że to dla młodych chłopaków doświadczenie jakieś na przyszłość. Zaczął pan zupełnie inną drugą linią i skończył to spotkanie. Cały czas będą takie tasowania, czy ciągle pan szuka tego optymalnego zestawienia? Nie, myślę, że gdzieś mamy w głowie to, co powinno być, jaki zestaw powinien być w środku pola, tylko tak naprawdę kontuzje wymusiły nam no, dużo zmian i rotacji. Tak naprawdę w żadnym meczu nie gramy w takim samym zestawie, na przykład w tyłu. Podstawą to grać tą samą parą stoperów i tak dalej. No, kto inny miał grać na stoperach, wszystkie nam kontuzje tam gdzieś... Zawodnicy tam się wysypali, nie grają ci co powinni, powoli zaczynamy wracać do tego, żeby Karol grał w środku pola, gdzieś wokół niego budowaliśmy wcześniej przed ligą ten zespół, Wojtek Barnik miał grać w środku pola, grając na stoperze, więc to nie jest takie proste, jakby się wydawać mogło. Gdyby wszyscy byli w miarę zdrowi, no to Wojtek grałby na pewno w środku pola.